polecę specjalnie dla widza na klipkę. Proszę. RL Exchange. Szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafe Card. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj zagramy sobie rankę D1v1. No i odcinek zakończy się jak nie trafi na pustą bramkę. Taka tutaj modyfikacja, mam nadzieję, że wam się spodoba. Dajcie znać, czy chcecie w przyszłości części tego typu właśnie odcinki, że na przykład jak stracę po wznowieniu i tak dalej. No i bez przedłużania widzimy się w meczu. Dobra, jest pierwszy rywal, tutaj od razu powiem, że nie polecam sprawdzać długości odcinka, bo to wam może zaspoilerować trochę. No i co? My ciśniemy. Nie wiem, chyba to będzie mało cięć, takie mam wrażenie. Ciężko powiedzieć w sumie, czy będzie mało cięć. Może nie będę spoilerował, czy będzie to uzależnione od tego, czy będzie dużo gierek w odcinku. Ale zobaczymy, mam nadzieję, że nam pójdzie dobrze. Generalnie to jest taki chyba Progress League, tylko że z tą zależnością, że jak nie trafię opena, to koniec odcinka. I sobie powiedzmy, że nie daję szans na dobitkę, czyli jak nie trafię za pierwszym razem i nawet jak polecę i to potem ostatecznie dobiję, to tak, zaliczmy, że to już jest nietrafione. Dobra. Tutaj niestety ziomek jakoś to obronił. Słabo to zrobiłem. Dobra. A polecę specjalnie dla widza na klipkę. Proszę. Dobra, jest gol. Nie było to chyba najbardziej soczyste wykończenie. Natomiast Flip Reset siedzi w bramce. Czego więcej chcieć? No nie wiem, on to jeszcze ogląda. No, trochę to pośrodkami strzeliliśmy. Dobra, kolejne wznowienie. Generalnie ja sobie powróciłem do... Serio, on to trafił. Chciałem powiedzieć, że powróciłem do robienia wolnych kickoffów, to znaczy takich specjalnie wolnych. Ponieważ fajnie mi one wychodzą. Okej, nie straćmy. No i po prostu fajnie mi one wychodzą, korzystniej na tym wychodzę ostatecznie, więc je robię. Dlatego się nie dziwcie, że będę zwalniał przed właśnie ostateczną fazą uznowienia. Dobra, on to jakoś wybija. Ja sobie to strzejsuję, no czemu by nie. On niestety też strzejsował, w sensie po prostu poleciał na to. Okej. Zrzucił piłkę. To jest nad bramką. I tracimy gola, bo się odbiło tak niefortunnie. W sensie niefortunnie, no tak jak się miało odbić, ale niestety źle się ustawiłem. Liczyłem, że to się odbije całkowicie. Okej. No i gol po kickoffie stracony. Najgorzej. On też robi jakieś dziwne wznowienia. No zobaczę replay teraz. A bo on robił tyłem w ogóle takie dziadostwo i jeszcze mu to zadziałało. No nie wytrzymam. Dobra, to fake kickoff. To akurat jest niezawodne. Nie. Dobra, wywalił się. Jest szansa na zmisowanie opena, ale nie tym razem. Tym razem wykańczam to bez problemu tak naprawdę. No kurde, czemu to miałby być problem? Chociaż wiadomo, że openy to są najtrudniejsze do strzelenia sytuacje. Dobra, sobie fejknijmy. Niestety trzeba to nad poprzeczkę zagrać, ale mamy dużo boosta. On to niech sobie kopie, tak jak kopnął. Już myślałem, że będzie open, ale... No w zasadzie jest, ale z opóźnieniem. No strasznie się tutaj dało łatwo zrobić, muszę przyznać. A to zróbmy slowa takiego całkowitego. Po staremu. O, tego! Jak ja tęskniłem za tymi wolnymi wznowieniami. Nie wiem dlaczego od nich odszedłem, bo się chciałem nauczyć tego speedflipa. Robiłem to cały czas, no i takie złoto mnie ominęło. Dobra, zróbmy teraz... Wylałem się. Dobra. Nieważne. Chciałem zrobić teraz speedflipa, natomiast mój palec nie miał po drodze z jumpem. Nawet nie podskoczyłem. Dobra,